Witam na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów pana Kazimierza Ujazdowskiego oraz Marcina Staleka, który jest jednocześnie szefem młodzieżówki PiS. Oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Jesteśmy konsekwentnymi obrońcami praw studentów i nauki, rozwoju nauki. Zapowiadaliśmy, iż będziemy konsekwentnie występować do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przymusu odpłatności za drugi kierunek studiów za rozwiązanie niezgodne z konstytucją. Jak państwo pamiętacie, zgłosiliśmy taki wniosek w poprzedniej kadencji. On nie został rozpatrzony. Trybunałowi zabrakło czasu. Umorzył postępowanie, bo taka jest zasada. Deklarowaliśmy, że złożymy wniosek ponownie, jeśli dojdzie do umorzenia, i dzisiaj zgłosiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek przeciwko temu błędnemu i antykonstytucyjnemu rozwiązaniu. Przymus odpłat za drugi kierunek studiów to rozwiązanie błędne i niekonstytucyjne. Błędne, dlatego że prymitywnie uderza w najbardziej ambitną część studentów, w tych, którzy chcą studiować więcej, chcą kształtować większe kompetencje oczekiwane przez pracodawców i współczesny rynek pracy. Szkodliwe z punktu widzenia rozwoju polskiej nauki i poziomu cywilizacyjnego. Powinniśmy raczej premiować tych, którzy chcą osiągać wyższy poziom edukacji, a nie karać. Przymus odpłat za drugi kierunek studiów jest karą dla tej najbardziej wartościowej i najbardziej ambitnej części społeczeństwa studenckiego, społeczności studenckiej. Mamy do czynienia z rozwiązaniem niekonstytucyjnym. Nie każda decyzja błędna jest decyzją niekonstytucyjną, ale ta decyzja jest decyzją niekonstytucyjną. Dlaczego? Dlatego, iż uderza w konstytucyjne prawo do nauki i to podnosimy we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjne prawo do nauki nie pozwala na komercjalizację podstawowej dziedziny studiów wyższych, a na pewno studia na drugim kierunku w ramach studiów stacjonarnych należą do tej podstawowej domeny studiów, która w myśl dotychczasowej linii Trybunału Konstytucyjnego nie może podlegać komercjalizacji. Gdybyśmy się zgodzili na to, iż rząd, bo jest to ustawa rządu Donalda Tuska, może dowolnie nakładać obowiązek odpłat w ramach studiów stacjonarnych, tak jak to uczynił w zaskarżanej przez nas ustawie, to w gruncie rzeczy znikają jakiekolwiek gwarancje prawa do nauki w szkołach publicznych jako prawa bezpłatnego, do nauki na warunkach bezpłatnych. Ci, którzy godzą się na rozwiązanie przyjęte przez rząd Donalda Tuska, tak naprawdę godzą się na uchylenie wszystkich gwarancji konstytucyjnych. I to podnosimy w naszym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, złamanie bardzo konkretnego artykułu, artykułu 70 Konstytucji, który właśnie określa prawo do nauki i nie pozwala na to, by ustawodawca komercjalizował, czynił, tworzył przymus opłat w sferze, w tej podstawowej sferze szkolnictwa wyższego, a na pewno studia stacjonarne należą do podstawowej sfery. Chcę przypomnieć, iż pewne formy, niektóre usługi edukacyjne są płatne, na przykład studia wieczorowe, studia podyplomowe, są odpłaty za powtarzanie roku w niektórych uczelniach, natomiast nigdy nie dopuszczono do opłat w ramach tej podstawowej dziedziny, a tymczasem w rozwiązaniu przyjętym przez rząd Tuska mamy nie tylko dopuszczenie do opłat, ale mamy także przymus opłat w tej sferze. To jest, powtarzam raz jeszcze, rozwiązanie prymitywne, taki typowy przykład myślenia równanie w dół,
to jest kara dla najambitniejszych studentów, to jest rozwiązanie antyrozwojowe. Właściwie wszystkie kraje, które stawiają na edukację, wspierają tę część młodzieży, która chce studiować więcej i budować większe kompetencje. Rząd Donalda Tuska ukarał tę najbardziej ambitną część społeczności studenckiej. Bronimy praw studentów, bronimy prawa do nauki w imię rozwoju nauki i rozwoju cywilizacyjnego kraju. Jest ze mną pan poseł Marcin Mastalerek, z którym razem prowadziliśmy kampanię przeciwko temu złemu rozwiązaniu jeszcze w ubiegłej kadencji. Dzisiaj mówimy państwu bardzo wyraźnie, dotrzymaliśmy słowa, składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny. Bardzo proszę. My jako Środowisko Młodzieżowe Prawa i Sprawiedliwości już w 2005 roku ostrzegaliśmy, że wybór Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, grozi odpłatnością za studia publiczne w Polsce. Wtedy premier Donald Tusk zarzekał się, że nigdy w Polsce płatnych studiów nie wprowadzi. Teraz została wprowadzona odpłatność za drugi kierunek studiów i według nas jest to pierwszy krok do wprowadzenia płatnych studiów w Polsce. Odpłatność za drugi kierunek studiów to pierwszy krok do wprowadzenia w Polsce płatnych studiów. Tym bardziej się o to niepokoimy, że premier Tusk nigdy tego nie zdementował. Wielokrotnie pytaliśmy pana premiera, między innymi podczas debaty nad exposé. Nigdy odpowiedzi takiej nie uzyskaliśmy. Od samego początku, kiedy pojawił się pomysł wprowadzenia odpłatności za drugi kierunek studiów, krytykowaliśmy go w sposób merytoryczny. Przedstawialiśmy minister Kudryckiej argumenty, które obnażały ten projekt, bo po prostu on się nie może obronić. Ten projekt na pewno w sposób merytoryczny się nie broni. Traktujemy go tylko jako pierwszy etap do wprowadzenia w Polsce studiów. Jeżeli nie płatnych studiów, jeżeli rząd teraz nie napotka bariery konstytucyjnej, to posunie się dalej. I dlatego będziemy bronili studentów, tak jak robiliśmy to konsekwentnie od 2005 roku, bo niestety rząd Donalda Tuska uderza zawsze tylko i wyłącznie w grupy słabe. Nigdy nie podniesie ręki na przykład na banki lub bardzo mocno zorganizowane grupy z silnym kapitałem. Dziś trzeba bronić polskich studentów przed rządami Donalda Tuska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czekamy na rozprawę przed Trybunałem z optymistycznym nastawieniem, bo Trybunał do tej pory w kilku orzeczeniach nie pozwalał na arbitralną komercjalizację studiów wyższych. Nie pozwalał także na ustanawianie przymusu odpłatności, bo to jest jedyna usługa edukacyjna, co do której ma obowiązywać przymus odpłatności. Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy mieć dobrą wiadomość dla studentów, dobrą wiadomość dla polskiej nauki i wyeliminujemy chaos, bo jeszcze chcę o jednym powiedzieć. Wprowadzenie tej ustawy spowodowało ogromny chaos na uczelniach, związany z wymogiem podpisywania umów przez każdego studenta bez aktów wykonawczych Ministerstwa Edukacji. Było to niezwykle utrudnione. Jeśli ta ustawa będzie uznana za niezgodną z konstytucją w tych punktach, które ją oskarżymy, to przyczyni się także do odbudowania ładu i sensownych relacji między studentem a władzami uczelni. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Dziękujemy.